Hej kochani, przychodzę dzisiaj z filmikiem. Z filmikiem, którego nie było dość długo na moim kanale, a mianowicie z zamówieniem ze sklepu Everything 5 Pounds. Ci, którzy śledzą mój kanał dłużej, wiedzą, że jest to sklep, w którym wszystko kosztuje 5 funtów. Jakąkolwiek rzecz nie wybierzecie, czy to buty, czy torebkę, czy nie wiem, bieliznę, tak naprawdę nie ma znaczenia, wszystko kosztuje za sztukę właśnie 5 funtów, no chyba, że jest to dres, na przykład komplet, to również płacicie tylko piątkę, więc naprawdę fajnie. Ja oczywiście linka do sklepu zostawię Wam na dole. Jeśli chodzi o ten sklep, ja zamówiłam sobie 3 pary butów i zamówiłam sobie taki top, t-shirt, można to tak nazwać. Jeśli chodzi o moje zamówienie, to słuchajcie, tak jak Wam mówię, 3 pary butów, butki przychodzą właśnie w pudełeczkach, zapakowane jeszcze często, gęsto właśnie osobno w jakieś woreczki, zawsze dołączone są fleki, jeśli są to buty na obcasie. I to, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że ja jestem osobiście zadowolona z jakości tych butów. Myślę, że 5 funtów to jest po prostu za darmo. Zamówiłam sobie 2 pary na obcasie, z tego względu, że w najbliższym czasie będą chrzciny mojego siostrzeńca i w najbliższym czasie również chrzciny mojego bąbelka. Stwierdziłam, że muszę kupić sobie jakieś buty. Buty, które nie będą kolorowe, będą w odcieniu takim neutralnym bardziej, czyli w brązach i czerniach, ewentualnie jakiś tam miód, bo takie buty zazwyczaj pasują do wszystkiego. I zamówiłam sobie właśnie 2 pary na obcasie. Ja Wam pokażę, jak prezentuje się pierwsza para. Pierwsza para butków, słuchajcie, to takie buty właśnie szpileczki, które są właśnie w czubek. Osobiście ja takie buty lubię, uważam, że fajnie wyciągają stopę, stopa wygląda dużo bardziej atrakcyjnie. I jeśli chodzi o te butki, możecie zauważyć, że one tutaj są właśnie zdobione takimi kamyczkami. Troszkę przypomina mi to skrzydło, ale myślę, że buty są naprawdę, naprawdę ładne, ładnie wyprofilowane. Dobry materiał, ja sobie te buty chwalę, jeśli chodzi o właśnie ten sklep. Nic mi się z nimi nie dzieje. Dla mnie super sprawa, numer 39, czyli szósteczka, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. I drugą parą butów będą buty, powiedzmy, sportowe. Buty, które zamówiłam sobie właśnie do biegania, że tak powiem, z wózkiem. I uważam, że są takie śmieszne, można w nich wyskoczyć właśnie do sklepu. Takie niezobowiązujące, w sumie leginsy, jakiś t-shirt i takie tenisówki, konwersy, jak tam nazwiecie. One są dość takie bajeranckie z tego względu, że wysadzane są właśnie tymi kamyczkami, jakimiś tam właśnie diamencikami. I jeśli chodzi o to, to one są zarówno tutaj na przedniej części tej białej gumowej wysadzane i tutaj właśnie od zewnętrznej parte tej ceny. I ostatnią parą butów są butki, które, tak jak mówię, również zakupiłam z myślą o tym, że niedługo szykują mi się jakieś tam okazje, przyjęcia i zakupiłam sobie właśnie takie brązowe butki. Nie można tych butów nazwać nudowymi, bo troszkę im do nudu brakuje. Natomiast są to takie brązowe butki pseudoskórkowe, ale myślę, które będą się sprawdzać naprawdę do wielu stylizacji. Te już są zaokrąglone, jak możecie zauważyć, tak wyprofilowane. I butki mają dość taki właśnie neutralny kolorek. Myślę, że do wielu, naprawdę wielu stylizacji będą się sprawdzać, takich właśnie bardziej eleganckich. I tak jak Wam mówię, naprawdę do każdej pary butów oni dołączają jeszcze fleki, więc można sobie samemu te fleczki wymienić. Nie trzeba płacić właśnie u szewca, bo szewc niestety w Wielkiej Brytanii jest drogi,
i takich butów nie opłaca się w ogóle naprawiać. Więc to jest para numer 3. Tobie właśnie takie wdzianko. Wdzianko jest powiedzmy podwójne, z tego względu, że pod spodem mamy taki t-shirt przeźroczysty, zupełnie przeźroczysty, z takiej, słuchajcie, siateczki. Totalnie po prostu widać przez niego wszystko, ale on jest przeznaczony właśnie do noszenia pod spodem. Myślę, że ten top, właśnie ten t-shirt, bardzo fajnie będzie prezentować się właśnie z tą bokserką i opuszczony tak ładnie na jedno ramię. Do tego, tak jak mówię, jakieś konwersy, tenisówki, ewentualnie właśnie te moje Nike wyższe, leginsy i można śmigać. Mnie osobiście bardzo się ten top spodobał. On z przodu, jak możecie zauważyć, ma nadruk, a z tyłu jest totalnie gładziutki, bielutki. I po prostu nic tam nie ma, żadnego nadruku. I słuchajcie, to tyle. Niewielkie zakupy. To, co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że wydaje mi się, że w sklepie tym zmieniły się zasady co do przesyłki i ta przesyłka poszła troszkę w górę, bo kiedyś chyba kosztowała 5,85, a teraz wydaje mi się, że płaciłam coś koło 6,30, może troszkę więcej. Więc jak widzicie, ceny rosną, ceny przesyłek. Dlatego ja zawsze zamawiam sobie przynajmniej 4 rzeczy, bo wtedy to się po prostu cenowo opłaca. Jednej rzeczy się nie opłaca, bo płacimy praktycznie drugie tyle za przesyłkę. Ok, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Linka, tak jak obiecałam, zostawiam na dole. Dla Was, jak zawsze, gorące, gorące buziaki i do zobaczenia. Pa!